Projekty unijne. Jak je rozpoznać? Hasło na białym papierowym tle. Rozejrzyj się dookoła. Na pewno zauważysz różne rodzaje oznaczeń unijnych. Rysunkowa postać mężczyzny patrzy na rysunkową panoramę miasta. W różnych punktach rozbłyskują unijne oznakowania. Dlaczego tak się dzieje? Każdy, kto otrzymał środki unijne, informuje o tym na kilka sposobów. Filmowa dłoń przesuwa przez ekran rysunek karetki z widocznymi oznaczeniami unijnymi i tablet ze stroną internetową z widocznym paskiem logotypów. Umieszczając obowiązkowo znaki w postaci choćby samej flagi Unii Europejskiej, ale też tak zwanego paska logotypów. Zobaczycie je na tablicach informacyjnych, stronach internetowych. Filmowa ręka przesuwa przez ekran rysunkowe obrazy. Dokumentach czy materiałach promocyjnych. Widząc te symbole, wiecie, że macie do czynienia z unijną inwestycją w Małopolsce. Rysunkowe materiały promocyjne z unijnymi oznakowaniami. Poza obowiązkami można też wykorzystać dodatkowe, nieobowiązkowe sposoby informowania. Na przykład zorganizować konferencję prasową. Rysunkowa konferencja prasowa z tłumem reporterów. Lub wydarzenie plenerowe, albo wziąć udział w targach. Filmowa ręka dokłada elementy stoiska targowego. Możemy też nagrać film. Rysunkowy plan filmowy. Czy stworzyć stronę internetową. Rysunkowy ekran komputera ze stroną internetową, u dołu której widnieje pasek unijnych logotypów. Możesz zauważyć oznaczenia unijne, flagę lub cały pasek logotypów w każdej z wymienionych form promocji. Ale też na maszynach, urządzeniach i sprzęcie, albo usłyszeć informacje o współfinansowaniu przez Unię Europejską, na przykład w radiu. W obliczu zagrożenia rysunkowe liczy się radio. Szybka pomoc. Dzięki funduszom europejskim Małopolska Służba Zdrowia... Teraz już wiesz jak, po czym rozpoznać unijną inwestycję. Grupka radosnych rysunkowych postaci. Więcej szczegółów znajdziesz w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji i księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz odwiedzając stronę www.rpo.malopolska.pl. Adres strony na ekranie. Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Promuj swój projekt. Plansza z logotypem funduszy europejskich, flagą z podpisem Rzeczpospolita Polska, logotypem województwa małopolskiego oraz flagą Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.